Cześć, przed Wami kolejne airdropowe podsumowanie z ostatnich kilkunastu dni. Główną gwiazdą programu będzie przede wszystkim airdrop, który niektórym dał nawet sześciocyfrowe wyniki, a naganiałem na niego gdzieś od początku stycznia, więc przyjdzie na pewno pora na dumę, ale oprócz tego cała masa okazji, na które cały czas możecie się załapać. Zamiast jednak czekać na takie podsumowanie, które powinno być dla Was tylko uzupełnieniem, zapraszam Was na moje media społecznościowe, Telegrama i Twittera, gdzie wszystkie wpisy, o których będę w tym materiale mówił, macie na bieżąco, więc nic Was wtedy nie ominie. Na ekranie pojawiają się w tej chwili kody QR, zwykłe linki macie w opisie pod filmem. Tyle słowem wstępu, materiałów uzbierało mi się naprawdę mnóstwo, więc łapka w górę, żeby dać mi trochę siły, bo na pewno będę jej potrzebował i lecimy. Już całkiem dawno temu na Twitterze zapowiadałem airdropa od Hawa, teraz można już sprawdzić, ile dokładnie tokenów Wam wpadło, linka macie w poście. Załapali się stakerzy tokenów Atoma, Juno, Injection, Celesti, Huawa i Osmo o wartości co najmniej 100 dolarów, snapshot był zrobiony 2 lutego. Tydzień po tygodniu dostajemy kolejne zadania od sieci testowej Vanar Chain, wrócę do tego później. No i a propos naganiania, uchylając już trochę rąbka tajemnicy, jeżeli ktoś do tej pory nie wiedział, o co chodzi, to oprócz grania w Star Heroes naganiałem Was też na IDO ich tokena we wszystkich możliwych miejscach. Tutaj była mowa o Bybicie, na którym mam dla Was jeszcze fajne promki, ale przedsprzedaż tokenów była tutaj o tyle fajna, że mieliśmy na TG 100% tokenów do dyspozycji. Jak to się skończyło? Ano token w jakieś 16 godzin po odpaleniu handlu zrobił razy 50, dokładnie tyle, ile zapowiadałem to w filmie, więc jeżeli ktoś miał farta w tej akcji, mógł zgarnąć nawet 40 tysięcy złotych, inwestując 200 dolarów. Wiem, że co najmniej jedna osoba z naszej grupy, a dokładnie Kuba, się załapał i jeszcze raz gratuluję, dajcie znać w komentarzach, jeżeli udało się to jeszcze komuś. A i widzicie, nawet przez to wszystko zapomniałem, że to były też tygodnie bicia rekordów ATH na Bitcoinie, niesamowite przede wszystkim dlatego, że zdarzyło się to po raz pierwszy w historii przed halvingiem, który przypominam gdzieś około 20 kwietnia, a czeka nas jeszcze w tym roku w Stanach obniżka 100%, więc po raz kolejny powtarzam, może być naprawdę, naprawdę ciekawie, więc wykorzystajcie ten rok dobrze, bo naprawdę nic nie wskazuje na to, żeby poza zwykłymi korektami, które mamy akurat w tej chwili, trend miał się jakkolwiek odwrócić. Głosowanko na Bitmarcie, reguły na pewno już znacie, ale jeżeli nie, to odsyłam do filmu, który linkuję w prawym górnym rogu. I trochę rozczarowanie, chociaż nie spodziewałem się po tej akcji dosłownie niczego i mówiłem od samego początku, że żeby coś zgarnąć będzie, trzeba pewnie poświęcić trochę swojego hajsu i robić swapy na platformie. Mowa o DeFi, w sumie i tak załapało się sporo, bo ponad 3300 osób, najmniejszy airdrop był warty ponad 30 dolarów, ale uwaga, pierwsza dziesiątka dostała tokeny warte ponad 10 tysięcy dolarów. Tak więc grubo, ale koszt tego był pewnie nie taki znowu mały, więc jak zwykle idea pieniądz robi pieniądz się sprawdziła, chociaż nigdy nie mamy pewności, że coś z takiej akcji dostaniemy. Standardowo trochę NFT na Zora, działając pod airdropa. Tutaj z okazji integracji platformy z portfelem Zerion zostało jeszcze coś koło 16 dni, więc możecie cały czas mintować. To nieaktualne. Film, o którym wspominałem, razy 50 jak w mordę strzelił. Glimy na Gate, czyli łatwy sposób na 10 dolarów, chociaż powiem Wam szczerze, że teraz w hoście zaczyna być naprawdę trudno, żeby cokolwiek wylosować, bo jest za dużo mordek do wykarmienia, ale zajmuje to minutę, więc serio nadal to klikam. Jak co miesiąc promko od Revoluta i tutaj uda mi się jedno ogłoszenie, bo na Telegramie nie ma jakoś odzewu. Piotrek T, jeżeli to oglądasz, brakuje Ci tylko jedna rzecz do zdobycia 75 zł. Masz czas do 25 marca. Kolejny airdrop do odebrania, o którym też wspominałem już na początku roku, czyli Saga. Warunki załapania się były trochę zagmatwane, więc nie będę jeszcze raz w to wchodził, po prostu możecie sobie obejrzeć odcinek z początku roku. Na claim macie już tylko około tygodnia, więc naprawdę niewiele czasu, żeby to ogarnąć.
Kurczę, kolejne tokeny do odbioru, tutaj naprawdę sami milionerzy już chyba siedzą. Wormhole udostępniło swojego checkera, więc też możecie sobie sprawdzić, czy załapaliście się na jakieś tokeny. Kryteria naprawdę szerokie i spora ilość sieci, więc warto posprawdzać. Załapali się nawet stakerzy tokena PYT, ale z góry mówię, że trzeba było mieć chyba 3 czy 4 tysiące tokenów. Linka macie oczywiście w poście. Nowe zadanie na Galaxę od Hybrid, to też przewija się dosyć systematycznie, więc warto nie pomijać. No i taka ciekawostka przyrodnicza, Venom. Dawno temu nagrywałem nawet film, jak zrobić tam pierwsze misje na testnecie i o ile ktoś nie ogarnął sarkazmu, to cisnąłem tam bekę z tego, że zebrali niby jakieś pierdyliard dolarów na swój projekt, w co w sumie nie wiem kto uwierzył, bo kwota była całkowicie oderwana od rzeczywistości. Miesiące mijały, klikaliśmy sobie misje zajmujące po półtorej minuty, w końcu nadeszła straszna wiadomość, że większość inwestorów się wycofała i zostali prawie z niczym. Testnet właściwie umarł, a na początku marca ogłosili, że 18, czyli dosłownie wczoraj, odpalają mainnet. Z tej okazji można było sobie wymintować właśnie takiego NFT. Jeżeli jeszcze nie odebraliście, to sprawdźcie, czy nadal jest dostępny. Chociaż możliwe, że już nie. Przedstawili też tokenomię i wygląda ona dla nas okazale, bo aż 22% idzie do community, ale poza tym, że dostaniemy tylko 10% na TG, to mamy razem, uwaga, 8 lat vestingu. Serio, no sam bym nie uwierzył, jakby mi ktoś to powiedział, 6 miesięcy klifu i 90 vestingu. I w ogóle, co jest najlepsze, team dostanie całość swoich tokenów prawie dwa razy wcześniej, więc może po prostu zrzucić wszystkie tokeny, porzucić projekt, a ludzie będą dalej mieli 3 lata vestingu. Jak w tym trochę siedzę, widzę coś takiego po raz pierwszy. I żeby komedii nie było końca, mainnet wystartował wczoraj. Przypominam, że Venom to proof of stake, więc do działania potrzebuje walidatorów, którymi się zostaje i jest się w stanie w ogóle operować, mając natywny token. A widzicie, sieć Venom opracowała technologię, w której sieć działa bez tokena. IQ 5000. To chyba na to poszedł ten miliard. Co będzie z tym airdropem w końcu nie wiem, ale na pewno jeżeli token się pojawi, nikomu nie polecam go kupować. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o puentę, bo rozgadałam się aż za dużo. Polecałem za to szybki testnecik i mint NFT Pioniera od protokołu Babylon. W sumie zazdro, jak ktoś miał czas pobawić się i ogarnąć to na kilku portfelach, bo dało się je teraz sprzedać na marketplace za jakieś 140 dolarów. Ja trzymam, zwłaszcza, że mam tylko jednego i zobaczymy, jakiego airdropa przyszłość przyniesie. Kolejne NFT na platformie Zora, tym razem powiązane mocno z siecią Base i kampanią Base Hunt, która niedawno się zakończyła. Przypominam, że na Zora można mintować NFT nie tylko na ich sieci, ale właśnie na dowolnej. Tego można jeszcze łyknąć za darmo przez około 2 tygodnie. Link jak zwykle tutaj. Nieaktualny launchpad od Binance, to oczywiście później. No i promki od Bybit, o których wspominałem, jeżeli zarejestrujecie się z mojego linka polecającego, to do końca miesiąca otrzymacie 10% zniżki na prowizjach, a oprócz tego 15 dolarów, z którymi będziecie mogli zrobić co tylko chcecie, jeżeli wpłacicie na giełdę stówkę i może to być zrobione z innej giełdy. Jeżeli zrobicie to jednak standardowym sposobem przez Fiat, możecie zgarnąć jeszcze 10 dolarów bonusu. Następna dycha jest za wyrobienie karty i cała masa kolejnych bonusów, jeżeli oprócz wpłaty dołączycie do tego obrót na giełdzie. Dużo rzeczy się ze sobą pokrywa, w tym token splashe, o których na bieżąco was informuję, więc robiąc te wszystkie akcje mądrze, można zgarnąć kilkadziesiąt, czasem nawet pod 100 dolców. O, i tu był właśnie taki token splash, w którym była całkiem fajna nagroda. Finalnie nie wypadło aż tak okazale, bo ta cena, o której pisałem, była wzięta z rynku OTC, ale jeżeli jeszcze nie masz konta na Bybit, to bez token splasha nie podchodź, bo przejdzie ci koło nosa kilkadziesiąt dolców. Nowe misje na Mocaverse, za założenie Halo Walleta pula punktów się już chyba wyczerpała, ale możliwe, że są jeszcze za połączenie konta z KuCoinem.
Jeżeli ktoś brał udział w Manta New Paradigm na przełomie roku, wyfarmił sobie z tego złote NFT-ki, a następnie je spalił, żeby odebrać airdropa, to ma teraz do wymintowania złotą łopatę. W przeciwieństwie do internetowych forum, gdzie złota łopata jest powodem do wstydu, z tym szpadlem będzie możliwe zdobywanie specjalnych nagród i branie udziału w niedostępnych dla większości misjach. Jeżeli się łapiesz, odbiór do 26 marca. Pierwszy airdrop na sieci Zora, przy czym całkowicie nieoficjalny. Dawno nie widziałem tak fatalnej strony, więc musiałem odczekać parę dni, aż wam o tym napiszę. Na tokeny łapie się m.in. 10 tysięcy najbardziej aktywnych mintujących na platformie. I trzeba przyznać, że dropik całkiem zacny, bo widziałem trochę screenów z tokenami wartymi parę stówek. Wszystkie potrzebne dane macie w poście. Co bardzo ważne, będzie jeszcze od nich drugi airdrop. Pamiętajcie o tym, żeby dodawać komentarze, kiedy mintujecie jakiegoś NFT na Zora. Ponoć ma to być jeden z wymogów. Pomijamy. Kolejne glimy od Gate.io. I coś, co wielu spisało już na straty, czyli Notcoin. Gdzieś od ponad tygodnia punkty, które wystukaliście na ekranach telefonów, można sprzedać w postaci NFT. Na samym początku ta opcja była dostępna bardzo krótko, tylko dla wybranych, ale w tej chwili mają już chyba każdy. Na głównym ekranie aplikacji macie ikonę Trade po prawej, a potem zamieniacie minimum 10 milionów tokenów na voucher, który można wystawić normalnie na marketplace. Obrót jest naprawdę potężny, gorzej z ceną. Na początku taką paczkę można było sprzedać za ponad $200. Teraz, kiedy wystawiają to już wszyscy, cena spadła, ale nadal można to obchnąć za stówkę polskich papierów, jeżeli ktoś chce spieniężyć klikanie i mieć to z głowy. Ja wszystko trzymam i czekam, aż będzie można zamienić wystukane punkty na tokeny w aplikacji. Spekuluję, że wyjdę na tym lepiej, ale decyzja należy do was. W zeszłym tygodniu kończyła się subskrypcja dla osób, które weszły w pierwszą fazę GSP na GameSwift. Jeżeli nie wiesz co to, odsyłam do filmu w prawym górnym rogu, nie pożałujesz. Dostały one całkiem fajne warunki, żeby zmigrować do fazy drugiej. Trafiło tam finalnie około 86% tokenów. Układ początkowo był taki, że 22 marca w miejsce osób, które nie zdecydowały się na przejście, mogli wejść nowi inwestorzy. Wychodziłoby to około 150 osób. I teraz jestem w niezręcznej sytuacji, bo w momencie, kiedy to nagrywam, wiem już, że będzie to wyglądało trochę inaczej, a oficjalne ogłoszenie teamu będzie w dzień, kiedy ten materiał wyemituję. Więc nie wiem, czy już oficjalnie wiecie, czy jeszcze nie wiecie, więc też sprawdzam, na ile moje info jest wiarygodne. Data nieco się zmieni, ale naprawdę kosmetycznie i mogę powiedzieć tylko tyle, że team przygotował dla was niespodziankę i jeżeli czekaliście na tę okazję, to możecie spać spokojnie. Dosłownie wystarczy chcieć. A co to dokładnie znaczy, zobaczycie po ogłoszeniu. Poczta Polska przygotowała znaczek z okazji 25-lecia wejścia Polski do NATO. Jeżeli ktoś ma ochotę, to do wzięcia za darmożkę, trzeba tylko pokryć koszty sieciowe na Maticu. Przypominam o możliwości wymiany followami na Twitterze, linka wrzucę wam jeszcze pod filmem. Kolejne zadania od Hybrid na Galxę. I Nibiru. Tutaj airdrop już w tym tygodniu, a dokładniej 21 marca. Do tego dnia masz czas, żeby zweryfikować się na Discordzie. Po pierwsze, wchodzicie na kanały i role i odpowiadacie 3 na to pierwsze pytanie, na resztę, która się wam tam pojawi, jak się wam podoba. I druga sprawa, którą trzeba zrobić z górnego menu, wybieramy połączone role, a następnie przechodzimy weryfikację, która polega na zrobieniu zdjęć twarzy, żeby udowodnić, że nie jesteście botem. Humanoid używaliście m.in. do weryfikacji na Sej, więc być może część z was będzie miała to już zrobione i wystarczy tylko to wszystko przeklikać. Wymóg jako takiego KYC był znany od samego początku, więc nie powinno tu być żadnego zdziwienia. Odbiór tokenów, tak jak mówiłem, 21 marca, dostajemy połowę, a druga połowa jest westowana przez 2 miesiące. Jak co tydzień Crypto Waddle i nowe hasełka na Binance. Jakby ktoś miał ochotę na parę groszaków, to może sobie zeskanować kod. Legendy głoszą, że komuś tam kiedyś wpadło $3. I akcja na Bybit ważna do końca marca, którą można na przykład połączyć sobie ze wszystkimi wspomnianymi wcześniej do zgarnięcia prawie $50 w tokenach XAI.
Trzeba poklikać trochę na Twitterze, płacić na giełdę co najmniej $100, zrobić trade na dowolną kwotę na tym tokenie i wypełnić ten formularz. Prawie 31 tysięcy osób wygra 30 tokenów wartych około $50. I jeszcze na chwilę o Wormhole. Jeżeli sprawdzaliście swoją alokację airdropa na samym początku, to sprawdźcie ją jeszcze raz, bo w zeszłym tygodniu poszła aktualizacja. Jeżeli nadal nic nie macie, a powinniście, macie tutaj adres do formularza reklamacyjnego. Kolejny tydzień na testnecie Vanar i kolejny NFT od Zora z serii 1111. Poprzednim wskazówka była tutaj, więc zaczynam się już zastanawiać, czy czasami nie będą chcieli zrobić pełnego obrotu na tarczy. Zobaczymy. Następne głosowanko na Bitmart i działania na Zeta Chain, o których prawie całkowicie ucichło, bo miały być tylko do końca lutego, a mało kto chyba zauważył, że zostały przedłużone do końca kwietnia, więc cały czas można, a nawet trzeba, jeszcze jak, zbierać punkty, bo airdrop jest gwarantowany. I taka mała przypominajka, bo pisałem o tym na Telegramie, ale ktoś mógł przeoczyć. Po zrobieniu zadań musicie sobie tę listę odświeżyć. A potem kliknąć na claim. Inaczej te punkty nie zostaną zaliczone. Co tydzień są nowe od poniedziałku do poniedziałku, więc dzisiaj wystartowały nowe. Do dzieła. Lunch pool na Bybicie tokena Nibiru. Jak ktoś ma jakieś wolne USDT, to polecam, można farmić jeszcze tydzień, a APR jakieś 50%, więc całkiem spoko. Token Splash ze Star Heroes, tu było do zgarnięcia $30 przy założeniu konta. No i już dalej od tego tematu nie ucieknę, czyli My Precious Airdrop od Star Heroes, który wpadł 12 marca i było to u mnie ponad $20 000, ale są osoby, które w przeliczeniu na złotówki odbierały nawet 6-cyfrowe nagrody. Naganiałem was do gry od stycznia, pisałem i mówiłem, że to może być największy airdrop tego roku, no i chyba się sprawdziło. Na finiszu nagrywałem też materiał, w którym przedstawiłem wam wszystko, co można było zrobić, żeby ten airdrop otrzymać. U mnie na tę nagrodę złożyło się sporo rzeczy, lokowanie G Swift w GSPay, zakup map, Zili, Galkse, gra, ale tak naprawdę dało się osiągnąć dosyć podobny wynik poświęcając tydzień po prostu grając, bo był to airdrop właśnie przede wszystkim dla graczy. Ci, którzy poświęcili jej najwięcej czasu, mając na koncie po 300-400 pojedynków, dostało nawet po 50-60 tysięcy tokenów. Możecie sobie odpalić Bybita i zobaczyć, ile one są warte. Naprawdę szaleństwo i czapki z głów dla teamu, który rozegrał to naprawdę po mistrzowsku, a ja mogę być tylko dumny z tego, że będąc przy projekcie w zasadzie od samego początku przez 2,5 roku, mogłem dołożyć do tego wszystkiego swoją cegiełkę. Ale słuchajcie, to nie wszystko, w skarbcu GameSwifta jest nadal 8% tokenów z Total Supply Star, więc tam kolejny airdrop może wpaść w każdej chwili. Gra po całej akcji jest wyłączona, ale na samym początku kwietnia odpalamy już w pełni publiczną wersję dostępną dla wszystkich i bierzemy się za turniej, w którym zebrano ponad $1,5 miliona. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale to daje Star Heroes 7 miejsce w ogóle na całym rynku gier, nawet Web2, między League of Legends a Rocket League. Komuś tę kasę będzie trzeba rozdać, więc modernizujcie kompy, zakładajcie teamy i walczcie, bo naprawdę będzie o co. A schodząc póki co na ziemię, możecie sobie zrobić kilka twitterowych questów na Honeyjar na sieci BearaChain. Kranik jeszcze nie działa, ale strona powoli wstaje z kolan po aktualizacji, o której pisałem wam na Telegramie jakiś czas temu. Akcja na Galkse od The Velocity Finance, całość jak dla mnie mocno podejrzana, projekt nie wzbudza we mnie żadnego zaufania, wręcz widzę same czerwone flagi, w tym wysokość airdropa. Niby za każde 100 punktów mamy dostać jeden ich token, który jest warty $35, a w leaderboardzie mamy takie kwiatki, że są osoby, które musiałyby ich dostać po $1 000 000 albo pół, albo ja zwyczajnie czegoś nie rozumiem. W każdym bądź razie odradzam kupna tego czegoś, ale klikając na Galkse krzywdy nam nie zrobią, a może coś wpadnie.
Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta akcję farmienia na Memeland, bo mocno rozwlekli to w czasie. Ostatnim wymogiem było wrzucenie tokenów Meme na swój portfel podłączony do akcji. Dostaliśmy w końcu za wszystko airdropa i z tego co widziałem, każdy prawie tyle sama, około 2200 tokenów wartych około $100. Haczyk polega na tym, że te tokeny zostały automatycznie zastejkowane na Stakeland. Farmią nam się tutaj za to jakieś steki, które będzie można wymienić na jakieś tokeny. Generalnie nic tu nie trzeba robić, jeżeli ktoś chce, może ewentualnie dorzucić jeszcze tokeny, które ma na portfelu. Natomiast jeżeli chcesz wszystko wyciągnąć, ależ owszem, czemu nie, jak klikniesz sobie w prawym górnym rogu masz opcję Unstake, ale jesteśmy na sieci ETH. A jakie są tu opłaty, jeżeli jeszcze nie wiesz, to się właśnie dowiedziałeś, chociaż akurat jest dosyć tanio. Ja sobie zostawiam na lepsze czasy tokena i obserwuję sytuację. Na CoinGecko możecie sobie kupić za 60 cukierków dostęp do quizów o Aleph Zero. Ktoś w komentarzach wrzucał odpowiedzi, 1000 wylosowanych osób zgarnie po 5 tokenów. NFT od Sandboxa dawno rozkradzione, bo to była bardzo szybka akcja. Kolejny token Splash na otwarcie konta na Bybit, tutaj było do wzięcia 20 dolców. I bardzo ważna rzecz, na równi z ATH na Bitcoinie 13 marca mieliśmy aktualizację Denkon na sieci Ethereum, która znacząco obniżyła opłaty, ale nie tak jak rozsiewali niektórzy plotkę wszędzie. Czyli nie znaczy to, że na ETH płacimy teraz mniej, bo kompletnie nic się nie zmieniło, ale jest to możliwe na wszystkich jej L2-kach, czyli Arbitrum, Optimism, Base, Starknet itd. itd. Zapowiadano nawet 100-krotną zmianę na korzyść, ale w praktyce stanęło chyba na średnio 10-krotnie tańszych transakcjach, co i tak według mnie jest świetną wiadomością. Natomiast jeszcze nie wszyscy te zmiany wprowadzili, na przykład moja ulubiona Linea zrobi to dopiero 27 marca, więc ich mod to się nie zmienia, płać i płacz. Następny launch pool na Binance, niestety już nieaktualny, serio zapraszam na Telegrama, żeby was takie rzeczy nie omijały, bo dało się fajnie zarobić, tym razem na tokenach ETH i FI. Kolejne glimy na Gate. I kampania na Galaxę projektu Plena. Zapowiedziany airdrop, całość ma potrwać do 7 kwietnia. Możecie mieć problem z uzyskaniem roli Novice na Discordzie, żeby ją zdobyć trzeba zrobić 5 prostych zadanek na Zili. Odwiedzajcie też ten ostatni link średnio co 2 dni, bo zauważyłem, że dodają tam nowe zadania. Następne misje do przeklikania od Hybrid. I nowy quest na Coinbase Wallet, jeżeli ktoś jeszcze nie ma tej apki, to link w opisie pod filmem. Co chwila wpadają tam nowe okazje na parę dolców. W momencie kiedy pisałem tego posta było nieciekawie z płynnością, ale już wszystko jest ok i zdobyte tokeny można sprzedać aktualnie za 9-10 dolarów. Żeby zacząć misję trzeba mieć na portfelu równowartość około 4 dolarów WTH na sieci Base. I na tym możecie poprzestać, bo jeżeli spełnicie ten warunek i zaczniecie misję, dostaniecie na portfel 10 tokenów Pro, które trzeba potem wydać w całości na Mint, żeby dostać znowu 10 Pro, tracąc jeszcze kasę na transakcję, więc jeżeli ktoś jest bardzo oszczędny, może tego nie robić. Ja jestem prostym człowiekiem, jeżeli widzę nową platformę, to klikam, nigdy nie wiadomo co mnie za to spotka, wydając 50 czy 60 centów. Do odebrania airdrop za działania na EVO, więc jeżeli ktoś klikał, to macie tutaj linka do claima. A tu mamy kampanię airdropową od gierki Nyan Heroes, która będzie launchowana na Epic Games. Sporo poważnych inwestorów, więc zakładam, że może tutaj trochę sypnąć. Wchodzicie na tę stronę. Kopiujecie sobie ten kod i macie 200 punktów na start więcej. Wszystkie punkty, które tam zdobywamy, będą na koniec wymieniane na token Nyan. Zadania to typowe społecznościówki, daj follow, zalajkuj i tak dalej. Launchpad od Bybita, myślę, że ci, którzy wygrali ostatnio etykiety, byli zadowoleni. Teraz kolejny token FLT. Jeżeli przespałeś, to będziesz mieć już teraz trudno, bo snapshoty kończą się w środę, więc musiałbyś teraz mieć na koncie minimum 700-800 dolarów, żeby się załapać.
Chyba już tłumaczyłem to ostatnio, ale nie pamiętam, więc może się powtórzę. Od 15 do 20 marca są robione snapy, podczas których musisz utrzymać średnio co najmniej 50 tokenów MNT, jeżeli chcesz mieć pulę gwarantowaną, albo co najmniej 100 USDT, jeżeli wybierzesz losowanie. Dostajesz za to jeden bilet, dodatkowo trzymając więcej kasy na giełdzie albo robiąc obrót, dostajesz kolejne bilety. Obrót można robić na parze USDC-USDT, w ten sposób nie jesteście narażeni na zmiany kursowe. W środę rano do godziny 12 musisz przeklikać, w której puli bierzesz udział, a za godzinę dostajesz tokeny, które robią ci razy 6 albo razy 20. Proste, co nie? Chociaż ten ostatni punkt nie zawsze się sprawdza w 100%, ale stratny na pewno nie będziesz, więc polecam. Mocny testnet do przeklikania, BounceBeat, w projekt zainwestowało m.in. OKX, MEX, HTX i Bankless. W 3 tygodnie zebrali ponad 700 milionów dolarów TVL. Opis tego, co robić po kolei, macie w komentarzach, ale z tego, co widzę u siebie, nie ma już chyba możliwości założenia klubu, co jest dosyć ważną częścią całej akcji, ale musielibyście to sprawdzić u siebie, jeżeli wam zależy. Dla tych, którzy już dołączyli do platformy, zapraszam do follow naszego klubu. Adres macie tutaj w komentarzach. Tutaj gdzieś powinien pojawić się przycisk follow. No i za testowe tokeny z Discorda poróbcie trochę słupów na tej zakładce. Temat świeży i szczerze się przyznam, że nie miałem jeszcze czasu rozkminić tutaj wszystkiego, więc jakiekolwiek info, jeżeli ktoś w tym mocniej siedzi, będą naprawdę bardzo pomocne. Jeżeli działacie na sieci Base, to absolutnie polecam NFT z okazji wprowadzenia DenCon za darmożkę, dosłownie parę centów opłaty sieciowej. Trochę więcej zapłacicie za mint kolejnego obrazka od Zory, ale tutaj działamy w imię dużego airdropa, więc mam nadzieję, że nam się to opłaci. Tabi NFT niedawno odpaliło testnet, o czym pisałem, oprócz ich głównej kampanii na stronie i zadań na Galkse, możecie sobie jeszcze poklikać na Zili. I chyba namiastka tego, co będzie się działo na Venomie, pierwszy airdrop, ale nie za testnet, tylko za działanie na platformie Ventory, na której można było mintować różne NFT. Sprawdźcie, czy wpadną wam jakieś gemsy, jeżeli nie, a działaliście na testnecie, to możecie przeklikać sobie udział w loterii. Jest naprawdę mnóstwo komentarzy od osób, które mintowało tu NFT na potęgę, a nie dostało kompletnie nic, więc naprawdę wygląda to bardzo nieciekawie. No i tak prawie na koniec, nowy testnecik do przeklikania na Kosmosie. Wchodzimy na apkę, oczywiście podłączamy portfel. Pobieramy stąd testowe tokeny. Potem na portal z zadaniami, wszystkie linki znajdują się w opisie pod filmem. Podłączamy się tutaj tym samym portfelem. Potem Twittera i Discorda, wracamy z powrotem na apkę. Robimy swapy. Dużo coinów tu nie ma, więc warto coś porobić na każdym. A potem simple staking w Earn. Wrzucamy tutaj, czekamy aż wyfarmią nam się tokeny Eden i wrzucamy je tutaj. Powinniśmy mieć w ten sposób zaliczone dwie kolejne akcje i czekamy na kolejne rozkazy z MatPlanety. Roadmap jest cały rozpisany, wszystko wygląda naprawdę fajnie, a za testnet mają być ponoć jakieś nagrody, więc według mnie warto poklikać. Potrafi tylko czasem przymówić, ale to raczej standard. Okej, czas zrobić losowanko, bo do niedzieli mieliście czas na zgłoszenia. Do wygrania jedna nagroda $30 dla osoby, która wymintowała wszystkie moje NFT z kolekcji Nazora i 3 razy po $10 dla reszty. Zgłosiło się, jak widać, 17 osób, jedna z nich nie miała wymintowane ani jednego NFT na podanym adresie, więc przykro mi, ale musiałem cię odrzucić. 6 osób wymintowało całą kolekcję i wśród nich wylosuję teraz $30. Ogólnie, kiedy sprawdzałem, to okazało się, że niektórzy wymintowali na przykład pierwszego, który był już niedostępny, i drugiego, a nie wymintowali trzeciego, żeby losować główną nagrodę, więc jak dla mnie trochę dziwne, no ale co zrobić.
Ze względu na RODO są tylko końcówki adresów. No i odpalamy. Mamy naszego zwycięzcę, końcówka 250. Gratulacje, dzięki ogólnie wszystkim, którzy mintowali całość kolekcji. I teraz 3 nagrody po $10. Zgodnie z zapowiedzią, jeden wymintowany NFT to jeden los, nie bierze udziału tylko zwycięzca głównej nagrody, więc go stąd usuwam. Kręcimy. Mamy pierwszego, 854. Usuwam z listy. Drugi wylosowany, 1A6. I ostatnia nagroda. Jakieś fanfary by się ogólnie przydały, chyba następny raz muszę poszukać czegoś innego. Końcówka 572E, czyli tak na dobrą sprawę poszczęściło się tym, którzy mieli mniejszą ilość tiketów. Wszystkim serdecznie gratuluję, nagrody wyślę do końca tygodnia w ETH na sieci Zora, żebyście mogli za to na przykład pomintować coś jeszcze i wystawić się na jakiegoś airdropa. A ja pewnie niedługo wypuszczę jeszcze kolejnego NFT i nie wykluczam, że takie konkursiki będą pojawiały się dalej. Ogólnie to chciałbym stworzyć jakąś użyteczność dla kanału wokół NFT, ale na to jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze raz gratulacje. Wracamy jeszcze na chwilę do plena. Mówiłem wcześniej o kampanii na Galxę. W tej akcji można zdobyć od ręki 15 ich tokenów. Instalujemy ich apkę na telefonie. Podczas tworzenia portfela wpisujemy ten kod. Da się go skopiować po prostu klikając. Plena to ogólnie portfel krypto, trzeba go doładować i zrobić na nim swap na dowolną kwotę. Ja to zrobiłem na niecałej jednej sztuce Matika, ostrzegam tylko, że swap kosztuje aż 0,2 Matika, więc nie przelewajcie tam mniej, żeby na to wszystko starczyło. Ile będzie warty token Plena, nie wiem, czy to się opłaci, również nie wiem, nie spodziewałbym się tutaj kokosów, jak starczy na kepsa, to według mnie będzie szał. Wczoraj o 12 zaczęło się nowe głosowanie na Bitmart, więc jeżeli ktoś przeoczył, to ma jeszcze szansę wbić poza pierwszą 500, więc może go wylosują. I ostatni newsik, 4. tydzień zadań od VanarChain. Przewijało się to już dzisiaj kilka razy. Mówię o tym tylko dlatego, żebyście pamiętali oprócz klikania zadań na ich stronie o misjach na Galxę. No i milutka liczba na Twitterku, wybił tam równy 1000 obserwujących, jeżeli jeszcze cię tam nie ma, to zapraszam, naprawdę każdy follow czy like od was ma dla mnie ogromne znaczenie, bo dzięki temu mogę rozmawiać chociażby z giełdami na innym poziomie, załatwiać lepsze promocje czy wyższe nagrody, więc wszystkim nam się to opłaca i gramy tutaj do jednej bramki. Więc jeżeli tylko macie taką możliwość, reagujcie na YouTubie czy Twitterze kciukiem w górę czy też serduszkiem, pomagamy sobie w ten sposób nawzajem. I w sumie formułkę z żebro plusami odstawiłem, więc zaburzyłem sobie standardową końcówkę filmów, więc przypominam tylko o dołączanie do moich mediów społecznościowych, kody QR na ekranie, zwykłe linki w opisie pod filmem. A jeszcze możecie wesprzeć kanał na YouTubie paroma groszami, jeżeli tylko chcecie. Ja się zawijam, do następnej okazji, cześć!